To jest podcast Hej Mama. Hej Mama. W książce, którą od ciebie dostałam, Świadome rodzicielstwo, padają takie słowa, że styl przywiązania jest fundamentem podejścia dziecka do świata, a zdrowe więzi we wczesnych latach życia są bezpieczną bazą do poznawania siebie i innych ludzi. I słowo fundament wydaje się tutaj być kluczowe. Mi się fundament kojarzy z taką, wiesz, bazą, podstawą. Jak myślę o osobowości, psychologii człowieka i tak dalej, no to zawsze wydawało mi się, że bazą i fundamentem są geny, a dopiero potem wchodzi ten duch, ta psychologia, ten umysł, a w tej książce mówi się o tym, że jednak więzi. To jak to jest? Natura, psychologia, co jest tym fundamentem? Kiedyś myślano, że głównie geny, natomiast oczywiście badania pokazują inaczej, im więcej tych badań jest robionych, im więcej wiemy, tym też trochę się zmienia to myślenie. Od dawna już w sumie wiadomo, że i się mówi, że jakby geny i środowisko to jest 50 na 50. Mhm. I tak jest, bo jak pomyślimy sobie i na przykład rozdzielimy temperament i osobowość od siebie, to temperament jest taki bardzo uwarunkowany genetycznie, bardzo trudny do zmiany, a osobowość jest uwarunkowana w zasadzie tylko przez kontakt społeczny, tak? Jakby to, ten kontakt z matką dziecka, to dziecko internalizuje, czyli tak uwewnętrznia sobie jakby ten kontakt z nią i przekłada go potem, jakby tworzy podwaliny pod swoją osobowość, więc nie da się tego rozdzielić. Jest też tak, że największa intensywność tego wpływu, czyli tego konstruowania się osobowości dziecka, następuje do drugiego roku życia, czyli w tym okresie, kiedy ono tak naprawdę mało jest w stanie nam zakomunikować. Czyli mam jeszcze 3 dni. No powiedzmy. Znaczy to nie jest tak, że to już jest 2 lata i amen i to już się nigdy jakby nie zmienia, bo cały czas tak naprawdę się zmieniamy. Nasz mózg jest bardzo plastyczny, więc nawet jeżeli, nie wiem, jakaś mama poczuła, że to nie jest ta więź, albo na przykład wyczytała, albo dowiedziała się, to jest czas jeszcze na to, żeby to skorygować, coś z tym zrobić i nad tym pracować. Znaczy, ja jestem zdania, że zawsze jest czas, żeby cokolwiek zrobić, tak? Jakieś małe zmiany wprowadzać i zawsze jest czas na korygowanie różnych rzeczy. Czyli podsumowując, nie jest tak, że możemy powiedzieć, takie mam geny, taka już jestem, nic z tym nie zrobię, tylko to 50-50 tak zwane, albo w sumie jeszcze ten podział jest chyba bardziej rozłożony, bo z jednej strony mamy geny, z drugiej mamy tą więź z rodzicem, a z trzeciej strony kontakty z rówieśnikami, tak? Kontakt z rówieśnikami wchodzi na trochę późniejszym etapie. Mhm. W sensie jest taki moment, kiedy rodzic w ogóle już jakby nie ma znaczenia i ten kontakt rówieśniczy jest najważniejszy. Nie, znaczy, nie po to mam problemy w nocy, żeby tak sobie myśleć, że to nie ma znaczenia. Jeżeli będziesz miała bazę zbudowaną z dzieckiem, to to, że ono odejdzie od ciebie na jakiś czas, żeby budować kontakty z rówieśnikami i bardziej iść w tym kierunku, tak, i radzić sobie społecznie, to wynika to, że ono będzie chciało to robić, to, że ono będzie wychodziło to robić, wynika z tego, że ma bezpieczną bazę u ciebie, do której zawsze może wrócić. To nie jest tak, że rodzice nie mają znaczenia, zawsze mają, tak? Natomiast mówię, że jakby przestają być pierwszorzędni. Jakby te pierwsze lata dziecka są kluczowe też dlatego, że ta mama, czy ta figura przywiązania, jak się mówi, bo to nie musi być mama, może być inna osoba, która po prostu odpowiada na potrzeby dziecka, jest najważniejsza, tak, dla niego i te najbliższe osoby. Mhm. Potem po prostu to, że ono wyjdzie w świat, to jest, będzie twoja zasługa i tych nieprzespanych nocy. Także to, że ono będzie chciało ten świat poznać, tak, eksplorować, bo jakby będzie miało właśnie tą podstawę czy bazę, o której mówisz, która mu da poczucie bezpieczeństwa, które jest kluczowe w ogóle w myśleniu o dalszych kontaktach, tak? Genetyką nie będziemy się zajmować dzisiaj, ale myślę, że muszę znaleźć dobrego gościa na temat o genetyce też. Na pewno, tak. My zajmiemy się dzisiaj stylami przywiązania, bo to jest ta baza w psychologii. Ja sobie myślę, że cudownie jest mieć taką świadomość, że mamy wpływ na to, jak te neurony w mózgu się rozwijają i nawet jak teraz popełnimy jakieś błędy, powiedzmy, że nie ze złych intencji, raczej z braku wiedzy, świadomości, albo popełniali je nasi rodzice, bo przecież nie było internetu, podcastów i innych rzeczy, to jest cały czas szansa, żeby to zmienić, coś z tym robić, rozwijać, budować, zmieniać, dopieszczać. I zacznijmy w ogóle, no może od początku. Jakie są te style przywiązania?
czym one się cechują, o co w ogóle chodzi w stylach przywiązania, co to jest styl przywiązania? Generalnie wyróżniamy, dzielimy je na bezpieczne i pozabezpieczne. Styl przywiązania, zacznijmy może od samego początku. Dziecko jak się rodzi, to nie jest tak, że ono się rodzi ze stylem przywiązania. To przywiązanie się wykształca w procesie kontaktu z taką osobą dla niego, które ono wybiera jako figurę przywiązania, czyli taką osobę najważniejszą dla niego, która odpowiada na jego potrzeby. Tak jak koty wybierają sobie w domu? Tak, na przykład jak koty wybierają najważniejszą osobę albo w stadzie, które się słuchają i tak dalej. Tak dziecko wybiera sobie, no trudno to nazwać, że ono pokazuje, że tak, nie? Jakby, ale to jest tak, że w kontakcie osoba, która odpowiada na jego potrzeby, czyli na przykład ono płacze, ona przychodzi do niego i sprawdza, co się dzieje, tak? I najczęściej, no to jest ta osoba, która dla niego buduje jakby to poczucie bezpieczeństwa, że ktoś odpowie na jego potrzeby. I to jest taki bezpieczny styl przywiązania, czyli ten, który tak naprawdę warunkuje taki zdrowy rozwój. Czyli, że dziecko płacze i ktoś sprawdza, co się z nim dzieje, tak? Przychodzi, jest kontakt, jest bliskość, jest uśmiech, jest dużo bliskości, bo to jest bardzo ważne, bo jakby dziecko, to te zachowania, które, to się nazywa system zachowań przywiązaniowych, czyli to, co robi dziecko, żeby zwrócić uwagę, płacz, uśmiech, gadanie, to wszystko służy właśnie temu, żeby ktoś jakby odpowiadał mu, tak? No bo dziecko, przynajmniej ludzki niemowlak, jest totalnie nieprzystosowany, nie jest w stanie sam sobie poradzić, nie jest w stanie w pierwszym okresie życia zdobyć pożywienia, czyli to tak naprawdę służy przetrwaniu. I, no i to jest kluczowe dla niego, tak, żeby ktoś odpowiedział na jego potrzeby, bo tylko to pozwoli mu przetrwać, więc jakby to tak działa. No i to jest bezpieczne, no i poza bezpieczne style wyróżniamy 3 aktualnie. To jest wtedy, kiedy ta odpowiedź nie jest taka, jaka być powinna. Mamy styl lękowy, inaczej ambiwalentny, styl unikający i styl zdezorganizowany. Lękowy polega na tym, że to dziecko boi się wyjść do świata, bo nie ma pewności co do tego, czy ktoś odpowie na tą jego potrzebę. Czyli zdarza się na przykład tak, że raz ktoś przychodzi, a raz nie przychodzi, tak? Raz jest dostępny, a raz nie. Ale też, znaczy to jest taki mieszany trochę styl, bo zdarza się też tak, że na przykład mama, która też ma taki, może mieć taki styl, albo duży poziom stresu w związku z tym, co się dzieje z dzieckiem, bo na przykład jest to pierwsze dziecko, to jest bardzo trudna sytuacja, no to wtedy to też jest taki lęk jakby przełożony na to dziecko, że ten świat dookoła jest niebezpieczny, tak? Ono nam się wydaje tylko, że dzieci nic nie wiedzą, ale dzieci wszystko wiedzą, jeżeli chodzi o wyczuwanie emocji, no to każda emocja, którą przeżywa matka, to dziecko wie o tym. Na poziomie nieświadomym, na poziomie takim bardzo biologicznym, bo jakby do tego drugiego roku życia to są jeszcze ten moment, kiedy ten mózg się rozwija najszybciej. Czyli jakby nie ma jeszcze tych elementów racjonalnego myślenia, kory przedczołowej, tak? Takich części mózgu, które potrafią jakby regulować różne rzeczy, które pozwalają nam na ten wyższy poziom reagowania, tylko to się zapamiętuje w ciele migdałowatym, czyli takim gadzim mózgu, czyli takim podstawowym, bazowym. Tym, który uruchamia się przy porodzie. Nie wiem, nie mam tego doświadczenia ze sobą, ale możliwe, że tak jest. Natomiast jest to taka pamięć emocjonalna, tak bym powiedziała. I ten okres pierwszy życia, zdarza się na przykład, że dzieci w wieku kilku lat, których nieznana jest przeszłość albo były przemocowe, wiadomo, że dom był przemocowy, że reakcje ich są nieadekwatne jakby do aktualnej sytuacji, a to są po prostu zapamiętane emocje, tak? Z wydarzeń jakby z małego dzieciństwa. Także warto o tym pamiętać. I warto o tym pamiętać, że te emocje od matki też idą. Jeżeli mama nie wierzy w to, że świat jest bezpieczny, to dziecko nie będzie w to wierzyć. Jeżeli chodzi o unikającą, to jest w ogóle rodzic, który unika bliskości. I to wtedy zdarza się, że takie dzieci na przykład z takiej więzi charakteryzują się agresją, tak? Wycofują się, zaprzeczają emocjom, jakby muszą sobie znaleźć sposób jakby poradzenia sobie z tym, że nie ma tej odpowiedzi takiej, jaka jest im potrzebna. No i zdezorganizowany styl to jest w ogóle mieszanka różnych rzeczy. To jest zazwyczaj u rodziców, którzy na przykład mają chorobę psychiczną, czyli na przykład chorują na schizofrenię albo depresję, albo trudno przewidzieć ich zachowanie, albo pod wpływem środków psychoaktywnych typu alkohol czy jakieś inne środki.
wtedy to dziecko nigdy nie wie, jaką uzyska odpowiedź. Może na to samo zachowanie uzyskać zupełnie różne odpowiedzi. I to jest dla niego taka sytuacja, w której ono nie umie sobie w ogóle zbudować żadnego obrazu świata, tak? Bo jakby niezależnie od tego, co robi, to za każdym razem może się spodziewać innej odpowiedzi. To jest taki najtrudniejszy styl, bo z niego zazwyczaj jakby wszystkie takie poważniejsze problemy się biorą. Na przykład zaburzenie osobowości typu borderline, czyli chwilnie emocjonalnie, to się właśnie bierze ze zorganizowanego stylu, bo ta osoba jakby nie potrafi, nie ma umiejętności w ogóle myślenia o tym, jak w danej sytuacji zareagować, bo sama nigdy nie wiedziała, jaka będzie reakcja drugiej strony, nigdy się tego nie nauczyła, tak? Więc to jest taki najtrudniejszy chyba styl. Czytałam też o tym, że chyba, poprawnie jeśli się mylę, w tej zdezorganizowanej więzi jest jeszcze ten problem, że dziecko dostaje jakiś negatywny bodziec od rodzica i u tego samego rodzica szuka ukojenia na ten bodziec i dostaje po prostu już takiego pieprznięcia emocjonalnego, bo ten, kto go krzywdzi, jest też jego wybawicielem. To jest w ogóle sytuacja bardzo trudna, jeżeli chodzi o przemocowe domy, że dla dziecka rodzic zawsze jest najważniejsze. I niezależnie od tego, co się będzie działo i jakiej przemocy to dziecko doświadczy, albo nawet czy molestowania, czy jakichś trudnych tematów bardzo, to dziecko i tak będzie chciało do tego rodzica wrócić, bo to jest jedyna znana mu postać, która w ogóle była jakby w tym pierwszym otoczeniu. I nawet w takich sytuacjach trudnych, typu jakichś bombardowaniach miasta czy coś, były takie badania na ten temat, że lepiej było, żeby dzieci były z mamą w trudnej sytuacji, niż odebrać je, żeby były bezpieczne. Bo jakby no, ten kontakt z rodzicem jest naprawdę kluczowy. Nawet w takich przemocowych domach dalej jest to osoba, która jakoś tam czasem karmi, może, tak? Czasem coś powie, ale jest, tak? A nie lepiej byłoby oddać dziecko do osoby, która zawsze karmi i zawsze jest? No nie zawsze jest to takie łatwe, bo jednak ta miłość do rodzica jest trudna, nawet dorośli ludzie, którzy wiedzą jakby, że te relacje nie były idealne, to nie jest takie, że sobie mówimy, że nie było idealnie i już na poziomie, bo to wchodzi ten poziom emocjonalny, czyli ten najgłębiej zapamiętany w mózgu, czy to wchodzi taki element, na który, którego się nie da, jakby no nie da się wyłyżeczkować mózgu, tak, i zapamiętanych emocji. W sensie jakby... Moja wyobraźnia jest za mocna. Przepraszam, będę trochę... No ale w pewnym sensie jakby no nie da się usunąć z niego zapamiętanych emocji. Jedyne co, można nad tym pracować potem, żeby sobie nauczyć radzić z tym. Ale jakby to, co zostało zapamiętane, no to siłą rzeczy już... To, co jest zobaczone, nie zostanie odzobaczone. Tak samo mają dzieci. To, co zostało zapamiętane, no to będzie zapamiętane, tak? Nie zawsze musi mieć to wpływ. To nie jest tak, że teraz jak już, nie wiem, dziecko płacze, a ja nie usłyszałam przez pół godziny, to już będzie miało lękową więź. To nie, tak? To chodzi bardziej o taką bazę, że naprawdę, że jakby w większości przypadków ono wie, że ktoś przyjdzie. Że ono na przykład jak idzie eksplorować świat, to ono wie, że ten rodzic tam jest. Ma tą wiarę w to, że ta matka jest, czy ta figura przywiązania jest dla niego dostępna. Że jest dostępna, żeby mu pomóc. Że jak ono będzie płakało, to ona jest dostępna, żeby ukoić ten jego płacz. Bo no, dziecko na wieku, nie wiem, roku czy dwóch, no nie ma umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, a w ogóle z żadnymi, tak? Nie ma jak w sobie zasobów, wiedzy na ten temat, jak sobie poradzić w momencie, kiedy płacze, kiedy jest mu źle. Warto też tutaj zaznaczyć, że ważne jest, żeby wiedzieć i zastanawiać się też nad tą częścią temperamentalną u dziecka. Bo to ma wpływ o tyle, że to jest te geny, o których mówiłaś wcześniej, że to jest tak, że na przykład jeżeli wiemy, że nasze dziecko może mieć, jest taka cecha reaktywność, która najlepiej to pokazuje. I tam to jest, jak odpowiadamy na bodziec ze świata zewnętrznego. I są osoby, które na przykład głośność muzyki 8 jest dla nich ok, a są osoby, dla których na przykład głośność 4 to już jest dla nich za dużo. I takie dziecko też tak ma. I ono nie jest w stanie tego zakomunikować w prosty sposób. Zdarza się tak czasami, że dzieci płaczą z niewiadomych powodów. Nie. Nie. No. No zdarza się.
Nie mam takiego doświadczenia, że codziennie o tym wiem, ale wydaje mi się, przynajmniej zakładam, albo czasem o tym mówisz, że tak jest. I może to wynikać z różnych rzeczy, z tego, że było za dużo bodźców w ciągu dnia, z tego, że za dużo się działo, a ta odpowiedź jest u niego później na przykład, że dopiero później mu to przeszkadza, tak? Jak my mamy dużo wrażeń w ciągu dnia, to też mamy czasem trudność z tym, żeby usnąć, tak? Żeby, nie wiem, żeby się odpocząć, żeby się wyciszyć. A dziecko ma jeszcze mniejsze zasoby, jakby żeby to robić. Wiesz, jak myślę o tym, jak bardzo dorośli sobie nie radzą ze sobą i jak nagle wymagają od człowieka, który dopiero pojawił się na tym świecie, żeby sobie radziło, to krew mnie zalewa. Naprawdę mam... Znaczy w ogóle nie mam zrozumienia dla czegoś takiego i siedzę tak z opuszczoną szczęką, patrzę się i mówię nie. No to dlatego, wierzę. Że masz wysoki poziom empatii. Może tak. I czytasz dużo i dużo się dowiadujesz. A... System mechanizmów obronnych, który pozwala nam radzić sobie w trudnej sytuacji, jest bardzo rozbudowany. A też warto pamiętać, że jednak osoba, która urodziła dziecko dopiero, ma mniejsze zasoby, bo mało śpi, nie je normalnie, tak, tylko je wtedy, kiedy może, jest zmęczona, nie ma czasu dla siebie. Te wszystkie rzeczy sprawiają też, że ona, że okej, czy można sobie poczytać literaturę i w ogóle, ale w sytuacji stresowej czasem jest tak, że cofamy się ten poziom niżej, tak? Bo to po prostu jest trudna sytuacja dla organizmu też, dochodzą te elementy takie fizyczne i no wyobrażam sobie, że to może być trudne. Dla osób, które są ze sobą niepoukładane, to już na pewno jest bardzo trudne. Wygląda na to, że byłoby idealnie, gdyby każda osoba, zanim zostanie rodzicem, trochę się poukładała z tych rzeczy i dzieciowych, tak? Z tego małego dzieciństwa, jak powiedziałaś, i starszego, i rówieśniczego, i w ogóle z tych rzeczy, które doświadczyło w życiu, żeby się trochę poukładać, zanim się zostanie rodzicem, żeby no, dać mu szansę na ja to, żeby... Jestem w stanie, że nawet bardziej się poukładać. Uważam, że rodzicielstwo, moim zdaniem, bo ja nie jestem rodzicem, ale wiedza, którą mam, taka teoretyczna, pozwala mi stwierdzić, że to jest naprawdę najtrudniejsze zadanie ever. Nie ma chyba pracy, która jest trudniejsza niż bycie rodzicem. I po prostu, żeby móc zrobić to w taki sposób, który sprawi, że to dziecko będzie faktycznie mogło łatwiej funkcjonować niż na przykład my, tak? Bo my jesteśmy z trudnego też pokolenia, z pokolenia, które tam dziedziczy różne rzeczy, z traumy powojennej i tak dalej, to warto jest zrobić ze sobą porządek, też dlatego, że to potem ułatwia życie, ułatwia w takiej sytuacji. W ogóle wiedza i zrozumienie, z czego coś się bierze, dużo ułatwia w życiu, bo jak człowiek rozumie, z czego coś się bierze, to inaczej reaguje na to, tak? Wiadomo, że to wymaga praktyki, to nie jest tak, że raz pójdziemy i wiemy już skąd i po prostu teraz już wszystko będzie inaczej. Tylko no warto to ćwiczyć i na pewno warto się poukładać, bo moment, w którym się pojawia dziecko, to jest moment, w którym się wszystko zmienia, tak? Nie wiem, ty sama tak. może ty mi powiesz o tym. Tak jest i jakby mam na uwadze, że jak się pojawia dziecko, to pojawia się mnóstwo nowych obowiązków i mało kto ma wtedy czas zajmować się psychologią, kiedy trzeba się zajmować higieną, kiedy trzeba się zajmować, tak jak powiedziałaś, karmieniem, gotowaniem i wieloma rzeczami, na które i tak nie mamy czasu, bo jesteśmy zmęczone, niewyspane i wszystkie rzeczy, które wymieniłaś. A z drugiej strony mam takie wkurzenie w sobie, że wydajemy na świat dziecko, człowieka. Jesteśmy za nie odpowiedzialne i odpowiedzialni jako rodzice. I nie wiem, no jak robię kurs na stylistkę, to muszę iść na kurs, nie? W sensie, jak chcę być stylistką, to muszę się czegoś nauczyć. I ktoś, kto pójdzie ze mną na stylizację, chce się dowiedzieć, czy ja się czegoś nauczyłam gdzieś, czy ja sobie to biorę z palca i tak dalej. Żeby oddać siebie w dobre ręce. I wszystko zrobimy dla naszych dzieci, one są najważniejsze, a nie przygotowujemy tych rąk, w które one są oddawane przez te chociażby pierwsze 2 lata życia. Tylko lecimy na jakiejś intuicji, na spontanie, bo w sumie to... A, Boże, jest tyle dzieci i rodziców i jakoś sobie dali radę, no tak. To my też sobie jakoś damy radę, nie? Nie jestem pierwsza ani ostatnia, która urodziła dziecko i chodzi do pracy i ma psa i kota i w ogóle, więc sobie jakoś dam radę. Ja jestem taka, że czułam, że tą intuicję, którą sobie dopiero odkrywałam, bo musiałam przegrzebać przez wszystkie rady, które słyszałam, przez wszystkie jakieś uprzedzenia, jakieś zabobony, w które wierzyłam, odkryć tam, o Jezu, zajrzeć tak głęboko w siebie, zaufać sobie i tej intuicji i wesprzeć ją wiedzą. No, ja nie umiem się pogodzić z tym, że ludzie
się nie edukują na rodziców. Nie umiem, po prostu nie umiem. I dlatego też tworzę ten podcast, żeby dać szansę. Tak, warto też na nich spojrzeć empatycznie, bo każdy jest... Daj mi tą empatię. Każdy jest z jakimś backgroundem, tak? Mimo tego, że się wszystko jakby rozwija się, ta dostępność wiedzy jest inna i to jednak mimo wszystko ludzie nie wiedzą, gdzie szukać, nie mają umiejętności. Ty też miałaś kontakt z psychologią kiedyś, tak? Więc to ułatwia, bo masz też ludzi, zaczynasz znać ludzi, którzy na przykład czytają taką literaturę, są w stanie ci podsunąć taką literaturę, która to zrobi. Ja myślę, że to nie tak, że ja się zgadzam, że to jest okej, bo uważam, że naprawdę się trzeba przygotować, tak jak do wszystkiego się człowiek przygotowuje, tak? Tak się powinien przygotować do tego, że będzie rodzicem. Powinien się przygotować, mieć świadomość, że to jest odpowiedzialność taka, a nie inna, że to jest odpowiedzialność za drugą osobę i to jest odpowiedzialność za to, jak ta osoba będzie budowała relacje w dorosłym życiu, czy ona będzie potrafiła zbudować bliski związek. To jest właśnie zależne, to jest zależne od tych więzi, które na początku zostaną zbudowane. No to jest, uważam, że to jest odpowiedzialność chyba największa, jaką ja znam. No tak, tak, bo za psa możesz być odpowiedzialna, żeby jadł i został wyprężony i tak dalej. Tak. Fajnie jest dać mu miłość i się z nim przytulać, chociaż inni powiedzą, że musi być zimny chów i żeby tam przywódca w stadzie i bla bla, ale za dziecko to jest zupełnie inna odpowiedzialność. No to jest po prostu dla mnie kosmos, nie przeczytać książek, nie zastanowić się nad tym. Nie wiem, ale może mi to przejdzie. Ja już mi wiele rzeczy przeszło, już tak nie jestem taką wojowniczką, tak zwaną laktoterrorystką, to może mi przejdzie to. Że każdy psycholog na pierwszym roku wie najlepiej. No wiem. Na drugim, jakby z każdym rokiem się to zmienia. Warto pamiętać o jednej rzeczy. Bliskość jest najważniejsza. Bliskość i uśmiech. Tak? To, żeby to dziecko wiedziało, że pozytywne jest. Jak nie wiadomo, co zrobić, to warto je przytulić. I tyle. O, jakby to jest piękne. Naprawdę więcej nie potrzeba. Bo ja sobie wyobrażam, że czasami ręce opadają i człowiek nie wie, co zrobić, tak? Nawet mimo całej literatury i wszystkiego. Sama też pewnie masz sytuacje, w których jakby... No mam. Okej, nie wiesz. No to przytulenie nigdy nie będzie złe. Człowiek powinien 8 razy się przytulać dziennie, podobno. O. Więc polecam. Wracając do tych styli przywiązania, powiedziałeś, że są w zasadzie 4. Dzielimy je na te bezpieczne i pozabezpieczne i bliską więź, tak? Ufną, bliską, jak to jest? To jest więź bezpieczna. Bezpieczna, okej. To jest ta jedyna tak naprawdę, która warunkuje nam taki dobry rozwój. No i wszystko wskazuje na to, że fajnie byłoby wybrać właśnie tą więź, tak? Mam ten katalog 4 więzi, mówię, dobra, bezpieczna będę więź. Będę robić taką. Będę robić tak, czyli jak? No to, co powiedziałam przed chwilą, tak? Bliskość, uśmiech, reakcja na potrzeby dziecka. W ogóle warto w dziecku zobaczyć człowieka. Warto się zastanowić, że to dziecko jest człowiekiem. Jak ono coś nam komunikuje, to nie mówimy mu, że tego nie robi, tak? Bo jakby no ono wie, jak mu jest. Jak płacze, no to myślę, że na tym podstawowym poziomie każdy wie, co zrobić, że należy przebrać, nakarmić i tak dalej. Nie, to żeby się wypłakał. Nie ma czegoś takiego, jak wypłakanie się dziecka. Właśnie warto o tym pamiętać przy tym... Sorry, że szydzę, ale po prostu ja mam w sobie ciągle te emocje. Dziecko się nigdy nie uspokaja samo. Nie ma czegoś takiego. Dziecko, które się uspokaja samo, to dziecko, które przestaje płakać, bo nikt nie przyszedł odpowiedzieć na jego potrzeby. Ono po prostu zrezygnowało z komunikacji, tak? Nie uważam, że to jest dobre akurat. Wręcz jakby nie róbmy tego. Jest to smutne. Nie zostawiajmy swojego dziecka płaczącego. Czasami tak jest, że ono potrzebuje popłakać, bo ma w sobie dużo emocji. Ale powinniśmy być obok wtedy. Żeby ono płakało w naszych ramionach, żeby się czuło bezpieczne. Bo ono może płakać i pół godziny, bo wychodzi mu ząb, cokolwiek. Jest różnych wiele powodów, ale żeby wiedziało... Bo nie tak wtedy... pokroiłam kanapkę. Tak, no... Z tym takim właśnie, że dzieci płaczą w różnych momentach, warto pamiętać też o tym, że czasami jest tak, że na przykład te emocje mogą wystąpić wcześniej i że ono sobie z nimi jakoś nie poradziło, czy przetrzymało ten moment, czy było zajęte czymś innym i w tym momencie po prostu inne emocje z innego wydarzenia wchodzą w reakcję. To nie jest tak, że to dziecko płacze nad tą kanapką. Może być tak, że to dziecko płacze, bo coś się wydarzyło wcześniej, a dopiero teraz jakby te emocje puściły.
Pamiętam to z książki Dziecko z bliska właśnie i potem zrozumiałam, dlaczego moje dziecko czasami płacze, jak je odbieram ze żłobka, że mam poczucie, że ono przetrzymało coś, co się wydarzyło i jak mnie widzi, to może sobie pozwolić, żeby wypuścić te emocje, popłakać się, pokrzyczeć. Trwa to jakieś 5-10 minut i za chwilę wychodzimy w dobrym nastroju. Ja tam po prostu jestem i czekam, tak? Ale... Tak, i to, że ono krzyczy. Tak sobie usprawiedliwiam, że przychodzę i to nie jest tak, że on płacze na mój widok i mówi, idź mama, dobrze się bawię. Nie, ale to jest właśnie ta bezpieczna baza, o której mówisz, tak? Że twoje dziecko wie, że ty jesteś obok i że ono teraz może te emocje wyrazić, że ono może teraz popłakać, być wściekłe i tak dalej. I że ty będziesz obok niego. To jest dla niego ta informacja kluczowa wynikająca z tej bezpiecznej więzi. Że ono może jakby... Bo o regulacji emocji zrobimy kolejny odcinek, bo to jest bardzo szeroki temat, ale to jest bardzo powiązane też z więzią. Że osoba dorosła jest tą osobą, która uczy dziecko, jak sobie radzić w trudnej sytuacji. No bo dziecko się nie... Jakby to uczy się przez modelowanie, przez obserwowanie, przez pokazywanie mu, tak? Różnych rzeczy. I to, że ono może się wypłakać, to znaczy, że najpierw pokazałaś mu, że jakby jesteś, że ono może to zrobić. Nie mówisz mu nie płacz, tak? Nie płacz, bo jesteś facetem. Albo dlaczego płaczesz, nic się nie stało. To jest w ogóle jakby no nie zaprzeczajmy temu, co nam dziecko zakomunikowało, tak? Jeżeli się uderzyło, to znaczy, że coś się uderzyło, stało, tak? Uderzyło się. Nie ma czegoś takiego, że nic się nie stało. To nie znaczy, że teraz musimy się pochylić i że nie wiadomo jak lamentować, ale chodzi bardziej o to, żeby jakby zauważyć to, że to się wydarzyło, dać mu prawo do przeżycia tej emocji, takiej strachu, czy mogło się przestraszyć, mogło je zaboleć, mogło nie wiedzieć, co ze sobą zrobić. Jakby no... Jak płaczę i mój Krystian mówi, Boże, czemu płaczesz, przecież nic się nie stało, to ja mam ochotę go udusić, więc nie wyobrażam sobie, że mówię coś takiego do dziecka, które nawet nie jest w stanie mi wytłumaczyć, co się stało. I od razu mówić mu, nic się nie stało. Tak, dokładnie, bo to dziecko, ono na poziomie werbalnym nie jest w stanie nam wytłumaczyć, ale proszę wierzyć, że ciało zapamiętuje. Jest taka książka Alice Miller, Bunt ciała, i ona też o tym pisze dużo na przykładach, na temat wpływu zapamiętanych emocji z dzieciństwa na różne rzeczy, na różne schorzenia nawet, na to, że ciało... zawsze zapamiętuję. Są takie ćwiczenia, ja tutaj jeszcze przyznam, że nie jestem specjalistką, nazywa się to TRE i bierze się z tego, że na przykład jak zwierzęta uciekają, są w stresie, to po takiej sytuacji, kiedy udało im się uciec, puszczają wszystko i wprawiają ciało w drżenie. I tam trwa to, nie wiem, parę minut, tak, że to ciało drży, czyli jakby wypuszcza z siebie te emocje, kortyzol, stres i tak dalej. I zaczęli już ludzie też to badać i te ćwiczenia pozwalają troszeczkę to ciało uwolnić od tych trudnych emocji, od tych zapamiętanych w ciele emocji. Wiadomo, że to się nie da tak, że nagle człowiek powie, o, teraz się uwolnię od emocji, zrobię 5 minut ćwiczeń i po prostu wszystko super. Tylko warto wiedzieć, że są takie możliwości, tak, żeby te rzeczy uwalniać. Warto też pamiętać, że są środki, na przykład typu alkohol, które rozhamowują i wtedy na pewno te emocje łatwiej z nas wychodzą. Pewnie jakieś różne rozmowy trudne z rodzicami, też mówię o dorosłych ludziach, się zdarzają łatwiej pod wpływem alkoholu, dlatego że jesteśmy bardziej rozhamowani, bardziej jakby to ciało jest otwarte też na to, co się w nim dzieje. Wracając jeszcze do stylu przywiązania tego bezpiecznego, bo ja potrzebuję, ja wegetarianka zawsze potrzebuję mięsa w rozmowie. Mamy już odpowiedź na płacz, mamy odpowiedź na to, że coś się stało, czyli mówimy, że się nie stało, jesteśmy obecni, towarzyszymy w płaczu i tak dalej, w emocjach różnych, w tych wesołych też. Chodzi mi o to, żeby dać takie może rady, wskazówki, czego na przykład nie robić, żeby nie było tej lękowej więzi, tak? No bo mówiłaś o tym, że dziecko czuje, że mama na przykład postrzega świat jako niebezpieczny, no i domyślam się, że objawia się to na przykład tym, że zabraniamy dziecku robić wiele rzeczy, albo ciągle mu mówimy uważaj, 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 tak? Tak, to jest jakaś wskazówka, myślę, dla mam, żeby tak nie robić, żeby się temu przyjrzeć może i się zastanowić, czego my się boimy, czy możemy mówić inaczej zamiast uważaj, na przykład zwróć uwagę, że jest ślisko, zwróć uwagę, że jesteś na stole i jest wysoko, albo że ten stół się zaraz skończy, żeby nie mówić ciągle tego uważaj, albo nie rób czegoś. I żeby to dziecko mogło bezpiecznie eksplorować świat, czyli żebyśmy odpowiadały za tą
przestrzeń, nie wiem, pozatykały kontakty, jeżeli taką mamy potrzebę, że nie chcemy za tym dzieckiem cały czas chodzić, ale żeby właśnie tak, ja to nazywam gęgać, żeby tak nie gęgać temu dziecku co chwilę, nie rób, nie rób, nie idź, uważaj, przewrócisz się, spadniesz, uderzysz się, oparzysz, bo domyślam się, że to też wpływa na to, że ta więź może być bardziej lękowa niż bezpieczna, czy tutaj przesadzam i to zupełnie odbywa się w innym miejscu? Nie, też tak, oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że tak jest. No pokazujemy dziecku, że świat jest niebezpieczny. Wchodzi tu, myślę, też element tej odpowiedzialności. Pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni, żeby dziecko było bezpieczne. Ale to nie znaczy, że mamy mu zabronić poznawać świat, którego on nie zna, bo nam jest wtedy wygodniej, bo musimy mniej wykonać pracy nad tym, tak? Fajnie powiedziane w ogóle. Mistrzostwo. No bo to się z tego bierze, no. To my jesteśmy odpowiedzialni za to. Jeżeli uważamy, że niebezpieczne jest wchodzenie na stół albo nie siedzimy na stole z jakiegoś powodu, to pilnujmy tego, ale nie mówmy nie siedź na stole, tylko wytłumaczmy dziecku: ja nie siedzę na stole, tata nie siedzi na stole, nikt nie siada na stole, taki jest zwyczaj. Różne są sposoby, ja tutaj nie chcę jakby jakiegoś języka. Ja na przykład Kołosiowi pozwalam, no jakby towarzyszę mu wtedy, kiedy on chce wejść na stół, jeżeli na tym stole się nie je. Tak jest akurat też ze zwierzętami w moim domu. Tak. Ale też mówię, że jak jesteśmy u kogoś w domu, to nie chcę ja, żeby on wchodził na ten stół, chyba że się zapytamy tej osoby, że dla niej to jest spoko, bo nie wiem, ten stół stoi przy parapecie i za parapetem jest pociąg i on chce strasznie ten pociąg zobaczyć i to wszystko ma jakiś sens. Także się zastanawiam też w ogóle, o co mu chodzi, czemu on chce na ten stół wejść. No i znowu, Boże, ile zastanawiania nad głupim stołem, no nie? Ale no mnie ta ciężka praca jara. Ona ma dla mnie wartość, ja widzę w tym sens i ja tak robię, że się zastanawiam, czemu moje dziecko chce coś zrobić, zanim powiem mu nie rób tego. I też właśnie nie mówię nie rób, chyba że to jest, nie wiem, wybiegnięcie na ulicę i wtedy krzyczę nie. No ale to za wybiegnięcie na ulicę też my jesteśmy odpowiedzialni. No tak. Dlaczego dziecko szło z tej strony? No. Dlaczego jeżeli wiemy, że jest ta ulica, nie trzymamy go za rękę? Wcześniej już za rękę, nie? To my jesteśmy za to odpowiedzialni. To dziecko, ona nie musi tego wiedzieć, że to jest niebezpieczne. Ja nieraz już nawet w szkole rodzenia mówiłam, że sorry, no małe dziecko przypomina mi trochę podejście do psów. I tego uczyła mnie moja sąsiadka behawiorystka, którą serdecznie pozdrawiam, że... Też ją pozdrawiam. Że jeżeli ja nie chcę, żeby mój pies coś robił, to po pierwsze powinnam mu zaproponować, co ma robić, a nie mówić, że ma czegoś nie robić. Jeżeli na przykład przebieram te osia i on zrobił kupę i rzucam pieluchę z kupą na podłogę i nie chcę, żeby pies ją jadł, to nie powinnam tam rzucać kupy. Tak, dokładnie. To jest twoja odpowiedzialność, że jakby pies nie musi o tym wiedzieć, że on ma tego nie robić. Więc jeśli nie chcę, żeby moje dziecko, nie wiem, zjadało cukierki, które to nie dawajmy, to nie daje mu tych cukierków, tak? Nie zostawiam miski z cukierkami na poziomie, z którego on może sobie wziąć tą miskę i nie mówię mu przez cały dzień, że ma tego nie robić. Poza tym to jest takie okrutne, Boże, wyobrażasz sobie codziennie siedzieć obok miski, tak, z cukierkami i jej nie jeść. To jest okrutne. I na przykład, jeżeli nie chcemy, żeby dziecko oglądało telewizor, to nie oglądajmy my telewizora. A jak chcemy, żeby czytało książki, to czytajmy książki. Tak, dokładnie tak, bo jakby nie wymagajmy od dziecka, żeby ono było bardziej dorosłe od nas, dla naszej wygody tak naprawdę, no bo to według mnie wymaganie od dziecka, żeby czegoś nie robiło, czasami z niewiadomych przyczyn. Bo sami też, jeżeli dziecko obserwuje, że my podczas rozmowy z tatą opieramy się o stół albo na nim siadamy, ja uwielbiam i ono potem chce na ten stół wejść, no to, a my jesteśmy zdziwieni i powiem mu nie rób tego, no to jakie ono ma myślenie o świecie? Myśli, no dobra, mama to robi, no to jakby o co chodzi, tak? Dlaczego ja nie mogę? Jakby to jaka jest różnica? Już nie mówiąc o tym, że... wywołuje jakby konflikt, tak? Między tym, co ono widzi, a tym, co słyszy. Zwłaszcza, że dziecko chce być jak rodzic, nie? Chce, dokładnie, chce tego, no, dziecko próbować. Bardzo dużo rzeczy robi właśnie obserwując rodzica. Proszę spojrzeć, jak dzieci teraz, w tych czasach, kiedy są telefony, kiedy dziecko korzysta z telefonu, kiedy widzi, jak rodzic rozmawia, tak? To z tego wynika. No, dziecko widzi to, co robi rodzic. Jeżeli nie chcemy, żeby dziecko jadło słodycze, to nie jedzmy słodyczy albo nie jedzmy go w jego obecności. Tak?
To wydaje się dosyć proste i oczywiste. Ktoś tutaj powie, nie, no jakieś zasady muszą panować i w ogóle. Ja się z tym do końca nie zgadzam, ale no ja jestem z tych, których dziecko jest niegrzeczne. tak to się mówi, bo robi co chce i w ogóle nie, no przesadzam, ale wiesz o co chodzi. No ja nie wiem, bo jestem ciotką, więc w ogóle nie zwalam na wszystko. więc... chodzi mi też o to, że mam wrażenie, że my jako rodzice staramy się, żeby nasze dzieci czegoś nie robiło, bo nie skupiamy się na tych dzieciach, tylko na tym, co inni pomyślą o nas jako rodzicach. Tak. Czyli co sobie takie... pomyśli ta osoba, że moje dziecko wchodzi na stół? Pomyśli, że ja jestem mamą, która na wszystko pozwala i on mi wchodzi na głowę. I już nie skupiam się na tym dziecku, tylko na tym, co inni myślą na mój temat. Tak, dlatego, żeby zbudować bezpieczną więź i o tym nie myśleć, o czym mówisz, warto zrobić porządek ze sobą. Wracam do tego ponownie, bo to naprawdę jest ważne. Bo dopóki nie zrobimy ze sobą porządku, to nie wyłączymy tego ja idealnego, bo tak się to nazywa, czyli tego obrazu siebie jako rodzica, prawda, który nam się wydaje. Mhm. I nie będziemy w rzeczywistości, czyli tego, że jesteśmy rodzicem, mamy prawo być zmęczeni, ale mamy też prawo pozwalać swojemu dziecku w naszym domu na to, na co jakby pozwalamy, tak? To jest nasza decyzja, co my robimy. I inni ludzie, no nie powinni się... Ja nie mówię, że nie będą, bo oczywiście, że będą, tak? Bo zawsze tak jest, że zawsze... A już w Polsce to w ogóle Polacy będą wiedzieli lepiej niż matki. Ale po prostu to my jesteśmy decyzyjni, tak? Inni ludzie są ważni, ja nie mówię, że nie, i są ważni w życiu dziecka, ale na pewno warto te podstawowe zasady też z nimi omówić, że my chcemy, żeby nasze dziecko, jeżeli ono chce eksplorować otoczenie, to jeżeli to jest bezpieczne, tak? Bo pamiętajmy też o tym, że to bezpieczeństwo ma być zapewnione. Ale jeżeli to jest bezpieczne, to dlaczego nie? Czy my nie chcieliśmy wchodzić na stół, na drzewa? No ja chodziłam po drzewach, tak? Jak mnie moi rodzice zobaczyli w niektórych sytuacjach, pewnie też by dostali zawału. Ale nikt mi nie mówił, znaczy wiele razy mówił, nie rób tego, ale zazwyczaj, tak jak teraz z perspektywy czasu na to patrzę, to niestety to jest z wygody dorosłego. To mu po prostu, no bo jeżeli to dziecko ma w sobie dużo energii, tak, jest, i ty jesteś z nim 6 godzinę, rozumiem, że jesteś zmęczony i chcesz mu powiedzieć po prostu nie rób tego, ale tak naprawdę, no trudno, wziąłeś odpowiedzialność na siebie taką, jeżeli chcesz, żeby takie komunikaty do niego nie trafiały, to wymyśl, co zrobić, żeby odwrócić jego uwagę od tej sytuacji, albo na przykład, żeby zajął się czymś innym. Albo tak? Jaką zabawę znaleźć, która trochę wycisza. Tak, która na przykład trochę wycisza, może poczytamy, może pogramy w karty, może poukładamy klocki, może coś, co trochę mu obniży na przykład... Idziemy na spacer do lasu, a nie do Bawilandii, żeby mieć mniej bodźców po prostu. Na przykład, tak, na przykład, bo też pamiętajmy o tym, że naprawdę tych bodźców jest dużo. Naprawdę, w tym świecie jest naprawdę dużo bodźców i to, że dzieci są wieczorem niegrzeczne, jeżeli mogę tak tutaj pokazuję, tak. To może wynikać z tego, że po prostu zabraliśmy je do centrum handlowego, gdzie było światło, ludzie, hałas i ono, jak ono ma się uspokoić samo, tak? Jeżeli to dziecko dostało tyle bodźców, z którymi organizm fizycznie nie jest w stanie sobie poradzić, po prostu. Ja tutaj mam taką reklamę niesponsorowaną. Drodzy rodzice, istnieją sklepy, które dowożą zakupy do domu i można robić te zakupy online i nie trzeba chodzić z dzieckiem do marketu. Ja wiem, że nie wiem, no jakoś tak ludzie lubią, nie? Wiesz, wsadzają sobie dziecko do wózka, tam są takie specjalne jakieś siedziska i... To nie jest dobre dla dziecka. I w zasadzie... Moim zdaniem to jest strata czasu, no dokładnie, który mógłby być poświęcony naprawdę na inne rzeczy. Ja poszłam z dzieckiem do sklepu i mogę policzyć na palcach jednej ręki ile razy, a Teoś ma 2 lata i tylko i wyłącznie w chuście, bo, że tak powiem, był wtedy przywiązany. Tak, bezpiecznie przywiązany. I z tych może 4 razy, kiedy byliśmy razem w sklepie, to 2 były spokojne, bo spał, a 2 były niespokojne i się spociłam i żałowałam, że tam poszłam. To też nie jest tak, że ja uchronię go przed tymi marketami i w ogóle, ale uważam, że jeszcze wiele razy tam... będzie miał okazję pójść, a ilość bodźców jest dla mnie przytłaczająca, więc co dopiero dla niego, już nie mówiąc o tym, że na półkach są zabawki czasami, przy kasach kolorowe są... Kolorowe rzeczy, tak. To nie chodzi o zabawki, jest dużo. To dziecko, które poznaje świat, a już takie dziecko roczne, czy takie dziecko małe,
które dopiero na przykład zaczęło chodzić, nie, albo jakiś czas temu, to dla niego każda rzecz jest nowa i ono chce ją dotknąć, chce ją zobaczyć. To nie jest tak, że ono chce, mamo, kup, tak? Bo dla takiego dziecka nie ma, to jest pojęcie abstrakcyjne, w ogóle nie istnieje takie pojęcie. Ale ono będzie chciało dotknąć, zobaczyć, co to jest. Przecież ono dopiero odkryło możliwość, że można świat poznawać w inny sposób, tak? No i weź teraz odbierz mu to. Tak, i teraz zakażmy mu nie niech niczego nie dotyka. No, jakby no to jest... Ja to tłumaczyłam mojej mamie, mamo, dostałaś premię. Kilka tysięcy złotych w bonie do wydania w konkretnym sklepie z ciuchami i to jest twój ulubiony sklep z ciuchami i jeszcze na wszystko jest 50% promocji i są twoje rozmiary i ty tam wchodzisz i dostajesz po prostu szału i za każdym razem jak podchodzisz do ubrania, które chcesz przymierzyć, dostajesz po łapach i słyszysz, że nie. Tak, to jest... No i powodzenia. Proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację. Tak, to jest dokładnie. To jest odmawianie dziecku jakby oglądania świata w ten sposób, w który ono je ogląda, tak? A no my wiemy o tym, że to trzeba za to zapłacić, ale to dziecko, ono nie ma prawa o tym wiedzieć, nie musi o tym wiedzieć. To my o tym wiemy, dlatego jeżeli wiemy, że ono będzie chciało to zrobić, to po prostu tam nie idźmy z nim. A nie potem miejmy do niego pretensje, że ono jest niegrzeczne w sklepie. No nie ma czegoś takiego. Pamiętam, że przeczytałam wpis na blogu na ten temat właśnie. Jedna z blogerek przyznała, że popełniła błąd, bo poszła z dzieckiem po całym dniu jakiejś tam właśnie też wspólnej zabawy i spacerów i w ogóle, czyli było dużo emocji i bodźców, do smyka. I tam się odbyły sceny właśnie w stylu dziecko leży na podłodze, uderza pięściami, płacze i tak dalej. I ona powiedziała, że to był jej błąd i że ona nie powinna go tam zabierać. Ona to wtedy zrozumiała i już tam więcej nie chodzą, bo po prostu tam jest za dużo tych pokus, chęci, bodźców i w ogóle i dziecko sobie nie jest w stanie z tym poradzić. I ja byłam w ciąży, ja tego kompletnie nie rozumiałam. Kompletnie. Mówię, Boże, co za baba, co dziecko mi będzie teraz mówiło, gdzie ja mam chodzić do sklepu, a gdzie nie. Bardzo szybko zrozumiałam, o co chodzi. Naprawdę. I jak słuchają nas mamy, przyszłe mamy, to po prostu trochę zaufajcie. Czy możecie sprawdzić, no bo przecież nic się nie stanie, jak sprawdzicie, ale no uwierzcie, że po prostu warto sobie odpuścić i zamówić przez internet. Jeszcze pan przyniesie pod same drzwi, w ogóle nie trzeba tych butelek z wodą dźwigać do domu. Tak. Ciężkich nieraz, także luksus. Dobra, wracamy do stylu przywiązania, bo uciekłyśmy, ale myślę, że to są wartościowe rozmowy, jak zawsze z tobą. Dziękuję. Porozmawiałyśmy o bezpiecznej i o lękowej, o tym, co zrobić, żeby były albo nie były. Pozostały nam jeszcze dwie i mam wrażenie, że one są trochę jednak trudniejsze, bo ta bezpieczna i lękowa to są takie, które normalny Kowalski, zdrowy na duchu i ciele, jest w stanie wiedzą, nie wiedzą, świadomie, nieświadomie, po prostu zwykłym takim naturalnym zachowaniem zrobić, a ta... Unikająca też do takich należy. Tak? Ona jest trudniejsza, bo to są rodzice wycofani, tak? W sensie tacy unikający bliskości. I to też pewnie wynika z tego, że nie zostali nauczeni tego, że się jest blisko. Bo no to jest... To się przenosi, tak? I da się nauczyć bliskości z drugą osobą. Nawet jak się jest dorosłym. Nawet jak się jest z unikowej więzi. I jeżeli... Znaczy, są tacy dorośli, którzy nie lubią po prostu takiego przytulania i tak dalej. Znajdźmy inny sposób na to, żeby ta bliskość była. Może niekoniecznie przytulajmy, ale bądźmy gdzieś obok, tak? Jeżeli dla nas to jest wymagające. Bo to też jest tak, że jeżeli dla dorosłego to jest wymagające i on się spina, to dziecko też to wyczuje. To nie będzie tak, że on teraz będzie, prawda, tutaj rozluźniony, tylko ono będzie widziało ten fałsz. Z unikającą, no ja bym powiedziała, że to po prostu to zawsze jest praca nad sobą. Warto się zastanowić, dlaczego tak unikamy bliskości. Czy jesteśmy tak nauczeni, czy mamy po prostu mniejsze potrzeby, bo są ludzie, którzy mają większe potrzeby w przytulaniu i tacy, którzy mają mniejsze. No, każdy jest inny, bardzo indywidualnie, tak to potraktujmy. To bez porządku ze sobą to na pewno... Jakby nam się nie udało. Tam było jakieś pytanie? Czy więź unikająca to jest taka więź, w której rodzic po prostu nie reaguje na te zachowania dziecka, tak? Czy jak dziecko płacze,
to on nie przytula, nie przychodzi w ogóle, czy przychodzi i mówi, a nie bierze na ręce? Chodzi o tą bliskość fizyczną, czy też dostępność emocjonalną? Że na przykład dziecko przychodzi się przytulić, a rodzic odrzuca je. Mhm. To jest coś takiego. I to dziecko z tej więzi potem może zaprzeczać tym negatywnym emocjom. Taki to będzie miało wpływ, bo będzie... Ile tych sytuacji? Będzie ich kilka, będzie ich kilkanaście i więcej. To przychodzi moment, w którym dziecko jakby już nie będzie przychodziło po ten kontakt, tak? A w sytuacji, kiedy będzie się czuło źle albo będzie na przykład potrzebowało czegoś, to będzie próbowało to utemperować, jakbym powiedziała, bo nie nazwałabym tego, że regulacją emocji, bo nie. Natomiast będzie jakby unikało samo. Dlatego to jest taka więź, która tak... łatwo przechodzi z mamy czyli na dziecko. Się, że dziecko temu jest grzeczne, bo już nie płacze w ogóle. Moje dziecko w ogóle nie płacze. Nie, nie. To są akurat z unikającej więzi, to są zazwyczaj dzieci na przykład agresywne. O. Które nie wiadomo dlaczego są agresywne, a to są właśnie emocje, które ono musiało stłumić, żeby sobie poradzić z sytuacją, w której nie ma odpowiedzi, tak, z drugiej strony. Albo nie ma bliskości, albo jest kara wręcz za chęć bliskości, albo cokolwiek. To jest sytuacja, w której jak to dziecko będzie próbowało te emocje stłumić, czy jakoś sobie z nimi poradzić, czy ten, no to to kiedyś wybuchnie, tak? Dorosły ma więcej możliwości, więc u dorosłego to nie musi się przekładać, ale na pewno każdy z nas kojarzy sytuacje albo takie osoby, które na przykład sobie nie radzą z frustracją i wybuchają w jakichś dziwnych momentach. To może być tak, że to są osoby właśnie z takiej więzi, które musiały zaprzeczać swoim emocjom, a potem one, to nie jest tak, że my unikniemy ich. One w nas były, tak? Zostały w nas, zostały zapamiętane. I to na przykład z takiej więzi unikającej właśnie są dzieci agresywne. Z więzi lękowej to są bardziej dzieci takie, które na przykład są przyczepione do matki, bardzo, bardzo żywo reagują na to, jeżeli ona się oddala chociaż na chwilę, tak? Bo one jakby mają w sobie ten stres związany z lękiem, z tym, co się dzieje dookoła, z tym, że nie ma tej mamy i tak dalej. A dzieci unikające to będą takie dzieci, że na przykład jak mama wyjdzie, to one w ogóle nie zwrócą, będą wyglądały, jakby w ogóle nie zwróciły uwagi na to. A ona wróci, to one będą obojętne też. Mhm. Ale te pozory jakby spokoju i obojętności to jest w ogóle, to są pozory. Bo to, co się dzieje w dziecku w środku, to są takie reakcje chemiczne, takie same, jakby te emocje zostały wyrażone. Mhm. Więc jakby tak naprawdę i takie osoby będą się uczyły i do dorosłego życia też będą szły w taki sposób, że będą hamować, tak, emocje, że jakby będą tworzyć fasadę spokoju albo fasadę obojętności. Ale to jakby no nie ma realnego wpływu na to, jak naprawdę ich organizm funkcjonuje, tak? Bo kortyzol się dalej wydziela. Mhm. Kortyzol, jak wiemy, no nie jest dla dziecka nigdy nie jest korzystny. Dla dorosłego tak, ale on ma narzędzia, mechanizmy, to może jakoś to regulować. Dziecko nie ma tego. Mhm. A co z czwartą więzią? Czwarta więź, to myślę, że tutaj to jest najtrudniejszy temat, bo to zazwyczaj są dzieci z takich domów, gdzie albo dorośli, tak jak już wspominałam, albo są choroby psychiczne, czyli na przykład schizofrenia, czy depresja, czy na przykład choroba afektywna dwubiegunowa, to jest najtrudniejsze, no bo wtedy to już w ogóle nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź. Bardzo trudno z takim dzieckiem. To nie to, że się nie da nic zrobić, bo zawsze się coś da zrobić i na pewno jakoś można pracować. Dzieci, które doświadczają przemocy, jest coś takiego jak połączenie między korą przedczołową a ciałem migdałowatym. To są, one się tworzą właśnie w takiej bezpiecznej relacji. Dziecko, które doświadcza przemocy, nie tworzy takich połączeń. I jeżeli one się nie wytworzą u małego dziecka, no to jakby trudno się spodziewać, że będą się jakoś nagle namnażać u dorosłego. To nie jest tak, że zaraz do tego wrócę. Ale te połączenia pozwalają na to, na przykład, żeby kora przedczołowa, czyli ta część odpowiedzialna za racjonalne myślenie, przejmowała te emocje, jakby kontrolowała emocje. W zależności od tego, jaka będzie ta relacja, no to się wytworzy więcej lub mniej. Więc warto, żeby te mamy, jeżeli są z takim partnerem w związku, pamiętały, że każda przemoc w stosunku do dziecka ma konsekwencje potem. Zapamiętane w ciele, albo ten mózg się będzie rozwijał wolniej, albo inaczej, tych połączeń będzie mniej. I potem wymaga się od takiego dziecka, żeby ono na przykład się kontrolowało, a ono nie ma podstawy biologicznej, żeby to robić, tak? Bo nie wytworzyły się pewne elementy, które pozwalają zdrowej jednostce
matce czy zdrowej osobie, żeby kontrolować to. Także to jest bardzo ważne, ale proszę się nie martwić, jest rada na to, to nie jest tak, mózg jest bardzo plastyczny i bliska relacja, mówię o takiej prawdziwie bliskiej relacji, w której jesteśmy otwarci, w której nie prowadzimy gier i jakby nie jesteśmy tym ja idealnym, czyli tym swoim obrazem, tylko jesteśmy tym ja realnym w związku z kimś, sprawia, że mózg wraca do jakby od tworzenia nowych połączeń. Czy jakby da się to naprawić. Oczywiście nie będzie to ten stopień jak u dziecka, kiedy to się najszybciej rozwija, ale no wszystko jest do zmiany, naprawdę wszystko jest do zmiany. Tylko warto się zastanowić, skąd to się wzięło, dlaczego tak reagujemy, tak? Dlaczego w taki sposób, a nie inny, nie wiem, myślimy o czymś, czy o świecie. Dlaczego, na przykład dlaczego myślimy, że świat jest niebezpieczny, tak? Warto się nad tym zastanowić. Generalnie dziecko z bezpiecznej więzi jest takim dzieckiem, potem takim dorosłym, który ufa w to, że ludzie są dobrzy, że nie chcą, nie są na niego uwzięci. Proszę sobie to przełożyć na to, jak wygląda, nie wiem, Polska, tak, czy myślenie. No, mamy dużo zaburzonych więzi. Wiesz, ja już w ogóle, jak teraz to mówisz, to ja już widzę komentarze w stylu, no ale świat nie jest bezpieczny, sorry, no to ja jednak wolę, żeby moje dziecko nie ufało wszystkim, bo się na tym przejedzie. To ja wolę tą więź lękową. Ale to nie, to nie ma przełożenia bezpośredniego. Świat generalnie jest bezpieczny. Proszę sobie pomyśleć, ile razy ktoś Państwa, na wszystkich ludzi, których spotkałaś Ty na przykład, albo Panie, ktoś Państwa oszukał, czy Panie oszukał. Myślę, że możemy przejść ze słuchaczkami na Ty. Tak, myślę, że możemy przejść na Ty. Posłuchajcie, słuchaczki, ile razy na nie wiem, 5000 osób, które spotkałyście, ile osób Was oszukało? Jeżeli to była jedna albo dwie, no to generalnie jakby, generalnie, raczej ludzie są spoko, nie? No. Jako puenta pierwszej tak. części podcastu o stylach przywiązania, bo rozgadałyśmy się bardzo, a godzina to jest taki moment, kiedy kończy się spacer albo obieranie ziemniaków na zupę, albo prasowanie części ubrań. Jak ktoś będzie chciał przejść od razu do kolejnej części, no to ona jest i można sobie przejść, a można sobie teraz zrobić chwilę przerwy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcesz posłuchać więcej otwartych rozmów o macierzyństwie, wejdź na stronę hejmama.pl.